Witam was w kolejnym filmie na kanale i jak obiecałem mamy dzisiaj Q&A, więc przejdźmy sobie do pytanek. Bartek zadał pytanie, jaki jest twój ulubiony piłkarz? Moim ulubionym piłkarzem jest Fernando Torres i Steven Gerrard. Kolejne pytanie od Barteksa, bo zadał ich kilka, jest jakim reprezentacją kibicujesz oprócz Polsce? No to oprócz Polsce wydaje mi się, że... Chyba najbardziej mi jakoś do, do Włochów tak jakoś im chyba najbardziej kibicuję, Chociaż na euro bardzo kibicowałem Duńczykom. To powiem, że Dania i Włochy. Real Madryt czy Barca? Mm. Ani jednemu, ani drugiemu klubowi nie interesuje jakoś, ale jak już bym miał wybierać to Barcelona, ze względu myślę, że chyba na piłkarzy, jakich mieli w składzie, czyli na przykład na Pujola, czy Eto. Mm. Bayern czy Borussia? Mm. Myślę, że chyba teraz ze względu na Lewandowskiego, no to chyba jednak Bayern. Jak w Borusi grali jednak, e, grało trzech Polaków, no to chyba jednak bym powiedział Borusia, ale tak to Bayern. City czy United? Oczywiście, że United nie lubię City i nie lubię PSG ze względu na to, że są to dla mnie takie mm, sztuczne kluby piłkarskie, które teraz się tak wybiły, bo po prostu mają duże pieniądze i sprowadzają e, dużo piłkarzy takich lepszych i po prostu. Na tym, jakąś im teraz idzie w tej piłce, a kilkanaście lat temu jeszcze nikt ich za bardzo w tej piłce jeszcze tak bardzo nie pamiętał. Dobra, kolejne pytanie tutaj od zabudowanego jest też kilka pytań, ile masz lat? Mam 22 lata, ale rocznikowo już 23. Za chwilę, w lipcu właściwie. Jakie masz typy na selekcjonera reprezentacji polski? Wiem, że już <laughs> odcinek jest. Nagrywany w momencie, gdy już został podany. Czesław Mich nie wie, że to mój typ na selekcjonera. I, I kolejne pytanie to jest: interesujesz się jakimiś sportami poza piłką nożną? Myślę, że tak nałogowo, jak piłką nożną, to nie. Ale na pewno jak już bym miał powiedzieć jakiś inny sport, to skoki narciarskie na pewno i czasem zerkam też co tam się w koszykówce dzieje. Dobra, kolejne pytanko od strefy futbolu. Skąd zajawka do piłki nożnej? Myślę, że zawsze jak jeździłem do wujków, to po prostu oni oglądali te mecze i jakoś mi się to udzieliło potem, że, że ja teraz tą piłkę nożną tak jakoś lubię. Czy masz rodzeństwo? Nie mam rodzeństwa. Ulubiony piłkarz to Steven Gerard i Fernando Torres. Kolejne pytanie od wykolejony pociąg. To według ciebie najlepiej nadawałby się na trenera polskiej reprezentacji. Um, uważam, że Czesław Mikniewicz, jak już został wybrany, to jest uważam, że dobry wybór. Ale ja osobiście chciałbym, żeby został jakiś dużo młodszy, trener taki, który dopiero, no może nie zaczyna, już ma tam jakieś doświadczenie. Szczerze chciałbym Marka Papszuna zobaczyć jako trenera, ale uważam, że na ten moment to nie jest trener, który już by mógł na takie szerokie wody pójść i od razu trenować reprezentację. Bo bardzo kibicuję w sumie rakowowi, Często, jeżeli to się tak wymawia. Bo fajnie ten klub jest zarządzany i fajnie, że się trzymają już tyle lat tego trenera, bo chyba już 7 lat trenuje w tym klubie i cały czas tam o niego, że tak powiem, dbają, i bardzo mu kibicuje jak temu klubowi również. Dobra, kolejne pytanko, to już gdzie tu jest jakieś kolejne pytanie. Crockomania Kuby zadał kilka pytań, dwa ile masz lat? 22, jak już mówiłem, rocznikowo 23. Jakie są Twoje zainteresowania? No to może powiem bardziej. Inne od piłki nożnej to to oczywiście muzyka. Jakoś lubię sobie posłuchać Imagine Dragons z zespołów. Z takich mniej znanych to Saint Phoenix i The Score. Możecie sobie wpisać, bo to są takie dwa, moim zdaniem, bardzo niedoceniane zespoły muzyczne. I w sumie kolejnym takim zainteresowaniem to na pewno oglądanie filmów. Ostatnio oglądałem taki film Kafarnał. To jest o chłopcu, który podał swoich rodziców do sądu za to, że się urodził. To się dzieje w Bejrucie, więc możecie sami sobie spodziewać, jak to tam po prostu wyglądało. Ale film bardzo polecam. Tam chyba był nawet nominowany do Oscara. Batmanicus Gaming zadał kilka pytań. Pisz, czy Platforma Obywatelska, bo ja pisz. Generalnie to nie spodziewałem się politycznego pytania tutaj uważam, pewnie dostanę bana teraz za to, że tak powiem, ale jedno gorsze od drugiego i w sumie chyba nie potrafię wybrać, ale e, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, powiem PO. Jaki jest Twój ulubiony piłkarz i dlaczego? Steven Gerrard i Fernando Torres generalnie kibicuje właśnie Liverpoolowi, więc to są na pewno Ci piłkarze, a czemu oni akurat? No to w sumie jakoś jak się zacząłem interesować tą piłką, to oni po prostu grali w tym klubie i jakoś tak się najbardziej wyróżniali wtedy. Dobra, kolejne pytanie. Messi czy Ronaldo? Znaczy, obu piłkarzy generalnie bardzo szanuję i ja nie jestem taki, żeby tutaj któregoś wybrać, bo oni we dwójkę naprawdę sporo w tej piłce osiągnęli i nie potrafię po prostu między nimi wybrać, bo wiem, że jakbym po prostu odpowiedział na to pytanie, to a bo ja wiesz, wolę tego, bo coś tam, więc ja po prostu nie odpowiem na to pytanie, bo uważam, że to są dwaj naprawdę bardzo dobrzy piłkarze na dzisiejsze czasy, myślę, że myślę, że ogólnie e, to są dwaj najlepsi piłkarze jacy byli na świecie. No i kolejne pytanie, jaki jest twój ulubiony klub? No to w sumie odpowiedziałem. Liverpool. Dlaczego? To w sumie nie wiem, jakoś tak po prostu wszyscy kibicowali zawsze Barcelonie albo Realowi Madryt, a ja sobie wybrałem Liverpool, bo stwierdziłem, że Barcelona już za dużo wy wy wygrała, to. a Liverpool był, jak zacząłem kibicować, w sumie w takim dołku, więc też te sukcesy dopiero później teraz jakoś przyszły tam, że wygrali tą ligę mistrzów, i tam troszkę im lepiej w lidze idzie. Mm. Najpierw płatki czy mleko? Generalnie jakoś nie jadam płatków z mlekiem. Nie wiem, jakoś nie lubię. Wolę osobno to. Ale chyba jednak bym płatki wsypał pierwsze. Czy wiedziałeś, że komary i konie wymiotują? Nie wiedziałem, ale teraz już wiem. Dobra, i to chyba by było na tyle z tych pytanek. Wydaje mi się, że odpowiedziałem na wszystkie. Jeżeli coś pominąłem, jeszcze tutaj poskroluję, żeby nie było, że coś tam. Pominąłem, ale wydaje mi się, że chyba na wszystkie odpowiedziałem, zadane mi pytania. Tak, chyba wszystko. Dobra, to dziękuję Wam za wysłuchanie mnie w tym dłuższym materiale, jak zwykle. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie, to możecie też zadać kolejne pytanka do kolejnego QA. Może kiedyś jeszcze nagram. Dziękuję Wam jeszcze raz za testa subskrypcji. Przepraszam, jeżeli kogoś pytania nie wyczytałem, bo może przeoczyłem, więc przepraszam. No ale dobra, to widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.